Moim gościem jest Piotr Müller, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego pytanie o trzeźwość tak bardzo zdenerwowało Mariusza Kamińskiego? Panie redaktorze, bo gdy patrzy się na działania tej komisji, to mam wrażenie, że to jest raczej jakiś rodzaj w stylu, nie wiem, Kuby Wojewódzkiego albo innego rodzaju talk show, a nie komisja, która ma zbadać okoliczności poszczególnych obszarów, no bo ta komisja jednego, inna komisja innych obszarów, więc no, mam wrażenie, że tutaj pan poseł raczej chciał wywołać, pytający poseł, przewodniczący komisji, show niż rzeczywiście zbadać okoliczności sprawy. Czyli udało się sprowokować świadka. Nie wiem, czy udało się sprowokować, w tym sensie, że no, jest taki poziom debaty, w której człowiek po prostu w pewnym momencie nie chce uczestniczyć, jeżeli do pana by poniżej pewnego poziomu. Ja na przykład przecież na komisję. No ale nie, pani, no, ale w tym momencie, no, mam nadzieję, że przewodniczący dzięki temu ochłonął. Natomiast gdyby dzisiaj taka debata jakaś tutaj brzydka się zaczęła z mojej strony, to nie wiem, ile pan by wytrzymał, jeżeli bym zaczął pana tutaj obrażać i tak dalej. No oczywiście jest pan w pracy, więc pewnie pan by wytrzymał, ale też by pan stwierdził na koniec jednak mimo wszystko, że zeszło to poniżej poziomu, który nie jest akceptowalny. No ale to może wystarczyło powiedzieć tak, byłem trzeźwy i tyle. Panie redaktorze, no, wciąganie się w tego typu pytania często powoduje, że właśnie później debata wokół nich oscyluje. I taka czy inna odpowiedź byłaby i tak transmitowana przez państwa, ale przez media i tak dalej. Transmitowane i ale wywołało żółte paski. Rozumiem, tylko niech pan co zauważy, że jesteśmy, Fiorek, wydaje się, w poważnym programie, poważnego portalu internetowego i zaczyna pan od pytania, które właśnie obejmuje ten temat, a nie kwestie pomocy dla Ukrainy, kwestie pakietu, kwestie nuclear sharing, i tak dalej, i tak dalej. Nie wyszedł z tej komisji, to byśmy w ogóle o tym nie rozmawiali. Nie byłoby tematu, więc on sam wywołał ten temat. Byłby ten temat, bo to pytanie jest w taki sposób skonstruowane, że bez względu na reakcję byśmy się koncentrowali na przewodniczącym Jońskim, a nie na wychodzącym świadku Kamińskim. Być może, natomiast nadal, tak jak mówię, no, poziom tych komisji jest taki, a nie inny. Myślę, że dzisiaj zresztą też żałują troszkę przedstawiciele Platformy Obywatelskiej ich powołania, bo no, przewodnicząca Komisji do spraw Pegasusa, pani poseł Magdalena Stroka, przecież przy przesłuchaniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego też się skompromitowała. W związku z tym no, myślę, że dzisiaj to służy, kilka tego typu sztuczek próbuje służyć temu, aby właśnie takie wrażenie było tej komisji takie, a nie inne. Natomiast no, dochodzenie do prawdy jest tutaj dalekie, że tak powiem. Jak się okazuje, chociażby w sprawie tej afery wizowej, no, sprawa dotyczyła, tak jak było to informowane, kilkuset wiz, a nie kilkuset tysięcy, jak twierdziła wtedy opozycja. A czy w ogóle nie było tak, że to Mariusz Kamiński rozpoczął trochę kłótnie i rozpoczął to polityczne show, wchodząc w dyskusję na ten temat, czy on jest posłem, czy nie. Bo rzeczywiście kłócili się na początku z Dariuszem Jońskim o to. No ale no słusznie, ponieważ Sąd Najwyższy stwierdził, że zarządzenie marszałka Sejmu w zakresie wygaśnięcia mandatów poselskich jest nieważne. Czyli pana zdaniem też cały czas Mariusz Kamiński jest posłem? Nie tylko moim zdaniem, to zdaniem Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy orzeka w tych sprawach i Sąd Najwyższy zarówno w sprawie Mariusza Kamińskiego, jak i Macieja Wąsika stwierdził, że zarządzenie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatów poselskich jest nieważne. W związku z tym, no, proszę pana, no, pan tutaj pyta mnie o zdanie, a nie trzeba mnie pytać o zdanie, tylko wystarczy zerknąć w orzeczenie Sądu Najwyższego. To ja zapytam inaczej. Mandat Moniki Pawłowskiej nielegalny? No to jest oczywiście duży spór prawny i oczywiście jest tu wyzwanie prawne, ponieważ tamte mandaty nie wygasły. I faktycznie doszło do takiej sytuacji kuriozalnej, no, która została spowodowana przez marszałka Sejmu, który uruchomił procedurę obsadzenia mandatu poselskiego. Więc no, bałagan, który zrobił Szymon Hołownia, jest bardzo skomplikowany. A jest pan w stanie powiedzieć, czy ten mandat rzeczywiście jest 461 mandatem? Mówię o mandacie Moniki Pawłowskiej. No, jeżeli tamte nie wygasły. Nielegalny? Nie powinno je być w Sejmie? Momencik. To piękne sprowadzenie tematu do pani poseł Pawłowskiej, a jednak sprowadzenie tematu powinno być do marszałka Sejmu, który w nielegalny sposób, pomimo decyzji Sądu Najwyższego, stwierdza wygaśnięcie mandatu. To dlaczego legitymizujecie mandat Moniki Pawłowskiej? Ale w jakim sensie legitymizujemy? Bo w ten sposób, komisji, że tutaj, proszę pana, ja mam... Głosowaliście za... W komisji, tak? Pan mówi o komisji. Komisję. Tu chodzi o organizację Moniki Kamińskiej, Pawłowskiej do dwóch komisji. Tutaj nawet widzę Müller Piotr za Panie głosowanie imienne. Rozwiązanie... Czy to nie jest legitymizacja nie, tego Panie mandatu? Nie, Panie redaktorze, to nie jest legitymizacja. To jest głosowanie o charakterze organizacyjnym funkcjonowania Sejmu. Decyzję o objęciu mandatu, w sensie techniczne zarządzenie w tym zakresie, wydaje marszałek Sejmu.
panie redaktorze, nie posłowie, którzy przypisują kogoś do komisji sejmowej, więc naprawdę... No to może trzeba głosować przeciw w takim razie, skoro ale nie, no głosowanie przeciw teoretycznie też byłoby złe, ponieważ głosujemy w ogóle w sprawie posła, który nie jest posłem, tak? No pan by równie dobrze mógł mi powiedzieć dzisiaj, najpierw może nie głosować, prawda? To pan powiedział, że obstrukcję Sejmu robicie. Wie pan, no piękne... To co, nie ma dobrego wyjścia w tej sytuacji? No nie ma dobrego wyjścia, ponieważ marszałek Szymon Hołownia doprowadził do sytuacji pominięcia decyzji Sądu Najwyższego w zakresie uchylenia jego decyzji i obsadził mandat poselski, pomimo tego, że Sąd Najwyższy stwierdził, że wygaśnięcie mandatów nie nastąpiło. No to wie pan, jeżeli druga osoba w państwie nie respektuje wyroków Sądu Najwyższego, no to pan teraz mówi o głosowaniu technicznym w sprawie komisji sejmowych. A dlaczego pan nie pyta marszałka Sejmu, dlaczego doprowadził do takiej sytuacji? A wy protestujecie, przepychacie się pod Sejmem, ale karawana jedzie dalej. Jak trzeba głosować, to będziemy głosować. Znaczy, my będziemy głosować, bo jesteśmy wybranymi posłami. Tak wygląda demokracja. Właśnie w przeciwieństwie do kolegów z opozycji ówczesnej nie blokujemy, jak pan widzi, mównicy sejmowej, a wtedy, gdy ówczesna opozycja głosowała mównicę sejmową, to liberalno-lewicowe media klaskały z zachwytu. A teraz, gdy my protestujemy w różny sposób, ale nie blokując obrady Sejmu, to też jest źle. Znaczy, no, to jest absurdalna sytuacja. W takim razie, skoro pan wywołał temat demokracji, no to nieodłączną częścią demokracji są wybory zbliżające się do Europarlamentu. Pan jest zwolennikiem Jacka Kurskiego na listach Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, to nie jest kwestia bycia zwolennikiem czy nie bycia zwolennikiem. Kwestia podjęcia decyzji, jak szerokie będą listy, kto na jakim będzie miejscu. Lada moment zostanie ogłoszone, potem pracujemy. Ja się będę skupiał na naszych oponentach, a nie na osobach na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. W sensie wolę popatrzeć, ile osób z rządu się ewakuuje właśnie do Brukseli, bo jak rozumiem, Donald Tusk robi cichą rekonstrukcję poprzez wypchnięcie niektórych ministrów na listy do Parlamentu Europejskiego. No to będziemy to sprawdzać. Natomiast co do Jacka Kurskiego, pan mówił, że to nie jest dobry pomysł. Panie redaktorze, co powiedziałem, to już powiedziałem. Nie będę tego wielokrotnie powtarzał, tyle mogę powiedzieć. Krytycznie mówił pan też o telewizji publicznej, która pana zdaniem za Kurskiego nie funkcjonowała w taki sposób, jak powinna. I tutaj w waszym obozie jest pewnego rodzaju różnica, rozbieżność zdań, bo z kolei Zbigniew Kuźniak mówił, że tam była potęga telewizji publicznej. W dużym obozie, który w czasach, gdy mieliśmy największe poparcie, miał ponad 40% poparcia, zawsze pojawiają się pewnego rodzaju różnice i programowe, chociaż one są nie tak duże jak na przykład w aktualnej koalicji, ale i co do kwestii organizacyjnych. Tak? I ja uważam, że w inny sposób wtedy powinna funkcjonować telewizja, ale jesteśmy już po tym czasie, gdy mamy na to wpływ, w związku z tym jako ustawodawca. Natomiast to są wnioski do wyciągnięcia na przyszłość. Natomiast teraz jak patrzę na telewizję polską, to wie pan, no to tylko płakać. No jakby i nawet Tomasz Lis płacze, widział pan na Twitterze. Tomasz Lis, ten orędownik zmian w TVP, płacze nad aktualną TVP, bo zasięgi zleciały na łeb, na szyję, za miliony złotych robią telewizję, której nikt nie ogląda. Druga sprawa, przecież Donald Tusk obiecał, że nie będzie płacił na telewizję publiczną. Właśnie podpisał przelew na kolejne kilkaset milionów złotych dla telewizji polskiej. Twierdził, że nie będą media publiczne finansowane z budżetu państwa, ale jak je przejęli, to płaci, podpisuje miliony, setki milionów złotych płyną. No i to jest pytanie, czy Donald Tusk w tym zakresie dotrzymuje obietnic, czy nie, bo nie dotrzymuje. Płaci na telewizję, tylko że na swoją, tam jak pani Dobroczora czy ktoś inny pochwali, to większe będą przelewy pewnie szły kolejnymi miesiącami. Tak, premier Donald Tusk zgodzi się przyjść do naszego studia tutaj, to na pewno o to zapytamy. Natomiast myślę, że po traumie, którą tu raz miał w tym studiu, szybko nie przyjdzie. Natomiast chciałbym wrócić do kwestii jednak cały czas wyborów do Europarlamentu. Rozmawialiśmy o Mariuszu Kamińskim, tak. Ale teraz właśnie dalej o nim, tylko trochę w innej kwestii. On będzie na liście? To jest prawdopodobne. Znaczy, nie znam ostatecznych ustaleń list wyborczych. One będą najprawdopodobniej jutro zaakceptowane, więc tak to będzie wyglądało. Ja uważam, że jeżeli Mariusz Kamiński chce startować do Parlamentu Europejskiego, to na listach powinien się znaleźć. Jest to osoba, która była w rządzie jako minister spraw wewnętrznych i administracji, więc jest osobą doświadczoną, z dużym doświadczeniem politycznym, jak najbardziej na listach. Jeżeli chce, to moim zdaniem powinien się znaleźć. I to, co się dzieje dookoła Mariusza Kamińskiego, to jest kampania, jego kampania do wyborów? Mówię o wczorajszym zachowaniu, o całym zamieszaniu dotyczącym tego, czy jest posłem, czy nie jest posłem. Lubię takie pytania, bo zawsze na przykład jak cokolwiek politycy robią, to zawsze jest kampanią. Nawet jak jest rok do kampanii, to jest kampanią. Jak jest miesiąc przed kampanią, to jest kampanią. Ja często takie gdzieś tam słyszałem zarzuty, że jak coś, nie wiem, powstawał jakiś program na przykład rozwoju ziemi słupskiej, specjalny rządowy program inwestycyjny dla ziemi słupskiej, że to kampania, tylko że to było, jego rozwinięcie było w środku kadencji, prawda? No więc jakby i tak dalej.
dalej, i tak dalej. No, więc oczywiście wszystko może być przez pryzmat kampanii wybrane. Ale ja nie uwierzę, jeśli polityk będzie mi mówił, że jego działania, choćby nie wiadomo, jakie słowa za tym szły, zawsze będą odrobinę kampanią. Zawsze gdzieś jest myślenie tyle do przodu, ale żeby... to się z panem zgodzę w tym sensie, że... stricte nikt tego politykowi nie wyciągnął. W sensie żeby była jasność. Każde działania polityka w trakcie kadencji są elementem, który powoduje, że no na finale wyborcy tak czy inaczej oceniają polityka. Więc idąc tym tokiem rozumowania, to cała kadencja może być kampanią. W tym sensie, że dotrzymywanie słowa, dobre prowadzenie polityki jest najlepszą legitymacją, najlepszą kampanią w tym sensie dla polityka. No i tyle mogę powiedzieć. A wczorajsze posiedzenie komisji odbieram po prostu przez pryzmat pewnego rodzaju skandalu, który chciał wywołać przewodniczący tej komisji. Tyle, no tyle mogę powiedzieć, prowokacji, którą próbował zrealizować. A te prowokacje, jak pan to rozpatruje, one wam pomagają? Zachowanie Mariusza Kamińskiego, zachowanie członków komisji, prezydium komisji, członków komisji, którzy są z przeciwnego obozu politycznego. Wie pan co? Którzy się w opinii niektórych kompromitują, w opinii innych nie. Myślę, czy to wam pomaga w kampanii? Myślę, że to jest neutralne, w tym sensie, że faktycznie poziom tych komisji jest na tyle niski, że ani to nie przekonuje nieprzekonanych, ani nadwór, prawda? Więc jakby... bilans zerowy moim zdaniem tych komisji jest w tym sensie, a nawet mam czasami wrażenie, że raczej pokazuje to, że ta władza zajmuje się tylko tym, no bo jak pan wie, ten Sejm ma najmniej przyjętych ustaw chyba od początku 89 roku w tym czasie funkcjonowania, no więc no Polacy oczekują oczywiście pewnie też, przynajmniej ta część elektoratu Platformy, jakiś igrzysk, ale jednak z tych 100 konkretów chociaż te 50 by się przydało zrealizować, a długa droga jeszcze do tego. A bilans Daniela Obajtka ostatniej jego działalności przez te ostatnie lata jest na tyle dobry, że należy go wystawić jako jeżeli kandydata chodzi o Daniela Obajtka, do parlamentu? To w mojej ocenie jest to osoba, która doprowadziła do bardzo ważnych fuzji, które zwiększają bezpieczeństwo Polski. Mówimy o fuzji Orlenu-Lotosu, mówimy o połączeniu PGNiG-u. Stworzył koncern, który może konkurować z innymi koncernami na świecie. Ja, wie pan, to nie są tylko jakby moja opinia taka pobieżna. Ja pamiętam, jak byliśmy w Arabii Saudyjskiej u następcy tronu, no i on wprost mówił, że z takimi graczami można rozmawiać, bo to są duże wtedy firmy, można negocjacje zupełnie inaczej prowadzić. To są poważni partnerzy i zupełnie to inaczej wygląda. No, tak patrzy duży świat, że tak powiem, patrzy w ten sposób na firmy. My dzięki temu, że mamy dużą firmę multienergetyczną, możemy w wielu obszarach lepiej negocjować. I tyle. No, więc w tym sensie to jest duża zasługa Daniela Obajtka i pod tym kątem na pewno zdecydowanie pozytywna. Ale prokuratura w Płocku ma przyjrzeć się połączeniu, ma przyjrzeć się kwestii niech się przygląda fuzji i czy to nie kompromituje w żaden sposób Daniela Obajtka? No, samo przyglądanie chyba nie, no bo tym tokiem rozumowania ja dzisiaj złożę zawiadomienie do prokuratury na pana na przykład. No i prokuratura też się będzie panu przyglądała. W jakiej sprawie chciałby zrobić? Nieważne, no w jakiejkolwiek, nie, ale ja pokazuję tą sztuczkę retoryczną, którą stosuje opozycja. Znaczy składa zawiadomienie, prokuratura wszczyna postępowanie, przygląda się, no i teraz pan mówi, że przygląda się prokuratura, prawda, no i czy to nie jest źle. No, przyglądać się nie jest źle. Jeżeli jakieś wnioski byłyby złe wyciągnięte, no to wtedy tak. No, tego nie wiem. Pan, ja się nie podejrzewam Daniela o takie rzeczy. Daniel Obajtek jest człowiekiem, wokół którego jest sporo tych negatywnych emocji. Mariusz Kamiński tak samo. Maciej Wąsik, a to są ludzie, o których dyskutuje się w kontekście bycia kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego tak wokół ludzi, wokół których jest tak dużo negatywnych emocji? No ale, no, panie redaktorze, nie macie innych lokomotyw? To są osoby, no, Daniel Obajtek był przez lata atakowany za to, że buduje duży multienergetyczny koncern. Był atakowany nie tylko wewnątrz Polski, ale i z zewnątrz kraju, no bo i Rosja, i Niemcy, i inni nie mieli w tym interesu, aby taki koncern powstał. I teraz chce mi pan powiedzieć, że na koniec dnia mamy na przykład takiej osobie powiedzieć, nie, to teraz już wykonałeś swoje i w ogóle zostawiamy cię na żer, tak? Albo że Mariusz Kamiński i Maciek Wąsik... Odejdziesz do parlamentu. Nie, nie, ale że no to o tym zdecydują wyborcy. Nawet jeżeli będzie na listach, to wyborcy na koniec o tym decydują. A tak samo Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, którzy walczyli z korupcją, uderzyli w trudne lobby różnego rodzaju, takie jak chociażby mafie VAT-owskie i tak dalej. I teraz znowu też, co mamy powiedzieć, że rzuciło się na was medialna jakaś część rynku plus jacyś wasi przeciwnicy i powiedzieć, nie, teraz zostawiamy was, no to tak nie działa. Oczywiście jesteśmy też pragmatyczni, wiemy o tym, że polityka czasami wymaga trudnych decyzji, ale uważam, że akurat tych panów zostawiać samych nie można. Wojciech Kolarski z Pałacu Prezydenckiego, dobra kandydatura, znajdzie się na listach. A nawet nie wiem, że ma być kandydatem. Jeżeli byłby, no to jest akurat dobry minister, miał okazję też współpracować z panem ministrem. Jeżeli taka byłaby decyzja, to faktycznie byłby dobry ruch. Ale nie wiedziałem, że rozważa start. No i Beata Szydło startująca podobno z Małopolski. Andrzej Szajna mówi, że chętnie się z nią zmierzy. Andrzej Szajna? No to chciałbym tutaj po wyborach, żebyśmy takie słupki tutaj pokazali. Pani Beaty Szydło i pana
ministra Szejny. To, no, na pewno będzie to, okazja podczas wieczoru wyborczego. Myślę, że będzie taki duża dysproporcja. Pan natomiast w 2019 roku startował do Parlamentu Europejskiego bez powodzenia. Pytanie w takim razie, czy jest pan w stanie poradzić kolegom, koleżankom, czego nie robić, żeby nie przegrać w kampanii? Wie pan co, ja wtedy pół roku byłem posłem, w związku z tym faktycznie to był jeden z moich startów, wtedy pierwszy na wzmocnienie listy. No przede wszystkim, panie redaktorze, kontakt z wyborcami jest najważniejszy, ten osobisty, i pokazywanie, że ich reprezentuje się ich osobiste interesy. A w wyborach europejskich też tak jest, bo kwestia energetyki jest osobista w tym sensie, że wpływa na rachunki. Kwestie związane chociażby z termomodernizacją, które teraz te przepisy zostały wprowadzone. Wiele różnych rzeczy, pakiet migracyjny, no, to są rzeczy, o których będziemy mówić w tych wyborach i one dotyczą obywateli w każdej części Polski. Zanim przejdziemy do międzynarodowej części naszej rozmowy, to chciałbym jeszcze zapytać o kwestię wyborów samorządowych. Czy Małgorzata Wasserman sprzedała partię? W jakim kontekście pan to pyta? W tym kontekście, że nie poparła Łukasza Gibały w drugiej turze wyborów samorządowych. My nie popieraliśmy Łukasza Gibały, żeby była jasność. My nie popieraliśmy pana Michalskiego. W ogóle nikogo tam w gruncie rzeczy nie poparliśmy. Rozumiem pani poseł Wasserman jako poseł z Krakowa. Poparcia Łukasza Gibały, ponieważ ten źle się wypowiadał o ludziach, no i to, o konserwatywnych poglądach. W domniemaniu powiedziała, to może jednak warto zagłosować na Michalskiego. Nie odbierałbym tego w ten sposób, ponieważ wcześniej było oświadczenie, żeby nie głosować na pana Michalskiego. No w Krakowie faktycznie był wybór na, nie chcę używać mocnych słów, ale trudny wybór pomiędzy dwoma kandydatami, no absolutnie nie z naszej bajki. No i rozumiemy, że pani poseł też miała prawo wyrazić swoją opinię z posłem z Krakowa. Doskonale zna to środowisko i też, no szczerze mówiąc, nie wiem, kogo tam można byłoby popierać, bo kandydaci... Może trzeba było wystawić mocniejszego kandydata, który by wszedł z Prawa i Sprawiedliwości do drugiej tury. To oczywiście zawsze jest kamyczek do ogródka, zawsze lepiej, żeby nasz kandydat był. Mateczyk, Małopolska. No, w której też będziemy rządzić w sejmiku wojewódzkim, więc bierzmy to pod uwagę. Pomimo tego, że Donald Tusk zapowiadał, że nigdzie nie będziemy rządzić, a nawet, że Platforma Obywatelska przejmie rządy na Podkarpaciu. Jak pan zauważył, nie wydarzyło się to. Donald Tusk się zdziwił jednak, jeżeli chodzi o wybory, które przecież w sejmikach procentowo przegrali. Natomiast no, w Krakowie oczywiście w każdym dużym mieście jest dla nas trudna walka i to są dla nas trudne tereny. Musimy oczywiście jakieś wnioski wyciągnąć, jak to w przyszłości poprawić, ale to jest wieloletni proces. A propos zdziwienia, zdziwiły pana słowa prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące przyjęcia broni atomowej w Polsce, programu Nuclear Sharing? Nie zdziwiły mnie, bo my o tych kwestiach dyskutowaliśmy wielokrotnie w ostatnich latach i to w ramach... Tylko szef NATO mówi, że nie ma takich planów. No, panie redaktorze, ja przypomnę, że kiedyś pan Olaf Scholz na przykład nie miał planów dostarczania broni na Ukrainę. Pamiętam dokładnie to. Byliśmy 3-4 dni po wybuchu wojny z premierem Morawieckim w Berlinie, to mówił, że jeszcze poczekajmy, zobaczymy, co się wydarzy. Tak? No więc no, jakby planów niektórzy nie mają na początku. Na tym polega międzynarodowa polityka, żeby wyszarpywać niektóre rzeczy. Tak samo nie wszyscy na początku chcieli dostarczyć tutaj rotacyjne wojska natowskie na teren Polski. No, na tym to polega. Najpierw tylko czy nie polega to na później... tym, żeby jednak wyszarpywanie tej broni polegało na tym, żeby pojechać, nie wiem, do Niemiec, pojechać do Stanów, spotkać się i na spotkaniach wewnętrznych, poza obecnością kamer, mikrofonów, na ten temat dyskutować. No, prezydent wychodzi i jakby bez żadnych ustaleń mówi, jesteśmy gotowi. Jest na to reakcja Rosji. Czy to nie jest trochę takie machanie szabelką? Ale skąd założenie, że pan prezydent nie rozmawiał na ten temat z innymi przywódcami? No, stąd, że szef NATO mówi, że nie ma po prostu takich planów. Ale to jest nie ma takich planów, to my chcemy broń, ale nie, NATO to, mówi, że nie ma planów, nie ma to ja planów to, żeby nie ma do Polski przyjechała broń atomowa. Na tym etapie wierzę w to, że oni nie chcą takiego ruchu zrobić. Natomiast my jesteśmy od reprezentowania interesów Polski. Znaczy broń tego typu, w sensie w ramach nuclear sharing, czyli no, czasowego przebywania poszczególnych możliwości przenoszenia de facto broni nuklearnej, to jest element odstraszania, a nie używania, nie oszukujmy się. Znaczy na terenie chyba Niemiec w tej chwili w ramach nuclear sharing jest Niemcy, też... Niemcy, Włochy, Turcja... No właśnie. No i, pan, no i teraz to znaczy co? W sensie my nie mamy zabiegać o własne bezpieczeństwo, bo tam już jest ten program? Znaczy ja wiem, że to budzi kontrowersje, bo w ogóle samo określenie broni atomowej budzi słusznie, prawda, no takie emocje duże, bo no to jest poważna sprawa. I również w Rosji, bo Rosja już teraz rozstawia nuklearny arsenał przy granicy z Finlandią, o czym informuje Moscow Times. W związku z tym, panie redaktorze, mamy czekać, aż Rosja go użyje, czy raczej pokazywać, że słuchajcie, no jakby to nie jest tak, że NATO pozostanie bierne, jeżeli wy spróbujecie
próbuje się czegokolwiek użyć. Nie budować napięcia, panie redaktorze. To jest narracja właśnie rosyjska. Znaczy, jeżeli my symetryczne działania podejmujemy, niech pan zauważy. Pan przed chwilą powiedział, że Rosja stawia arsenał nuklearny pod granicą z Finlandią i pan mówi, że symetryczna odpowiedź będzie budowaniem napięcia. Ja no to, nie mówię, ja pytam. Ale taką tezę pan właściwie przed chwilą postawił. Pytam, zastanawiam się, chcę poznać pana opinię. To ja panu w tej chwili mocno odpowiem, bo no to jest właśnie taka narracja, którą ja wielokrotnie słyszałem ze strony niestety również pana Scholza czy pana Macrona i to osobiście, gdy był początek wojny na Ukrainie, ale tuż przed wybuchem wojny, bo przypomnę, że w listopadzie 2021 roku pan premier Morawiecki był w kilkunastu krajach, jak wtedy byłem z nim, ostrzegając przed tym, że może wybuchnąć wojna na terenie Ukrainy i oni to bagatelizowali. Bagatelizowali i popełnili gigantyczny błąd. Na szczęście później się opanowali, chociaż też na początku, po wybuchu wojny, Niemcy, jak pan dokładnie pamięta, odmawiały przekazywania jakiejkolwiek broni. I gdybyśmy my mieli takie podejście, jak aktualnie rządzący, że no jak ktoś się nie zgadza, to nie naciskajmy, no nie róbmy napięcia pomiędzy, nie wiem, Niemcami, Francją, bo oni jak nie chcą, to nie chcą, to byśmy dzisiaj, obawiam się, mieli wojska rosyjskie pod polską granicą. A to może trzeba robić, nie wiem, chciałbym poznać pana opinię na ten temat, tak jak Donald Tusk, który spotkał się wczoraj z Rishim Sunakiem, z Jensem Stoltenbergiem, panowie wyszli na konferencję. Wielka Brytania poinformowała o tym, że chce zwiększyć udział w swoim uzbrojeniu do 2,5% PKB. Może w ten sposób należy to robić. Może to jest sukces. Niech pan mi przypomni, czy jak prezydent Andrzej Duda ostatnio mówił o 3% PKB na uzbrojenie w ramach NATO, to jak cały salon liberalno-lewicowy w Polsce zareagował? Że to straszne, że po co takie oczekiwania robić? I widzi pan, w tej chwili 2,5% daje Wielka Brytania. I co? I dzisiaj nagle wszyscy mówią, że to był zły pomysł naciskania międzynarodowego. W tym studiu pytaliśmy ekspertów, właśnie w ten sposób to działa. Pozytywnie wypowiadali się na ten temat, że powinniśmy zadbać o nasze bezpieczeństwo. Poczyta komentarze sobie ze strony niektórych polityków Platformy Obywatelskiej, prawda? Czy w ogóle komentatorów, którzy reagują panicznie w ogóle na wszystko, co robi Andrzej Duda. Jak mówi o nuclear sharing, od razu skandal. Jak mówi 3% na PKB, na NATO, na uzbrojenie, też skandal, prawda? No po prostu reagują panicznie. Jakie słowa były uzgodnione z MON-em, z MSZ-em? Ale które słowa? Andrzeja Dudy. A to musi pan pytać. Pałac Prezydencki, nie jestem rzecznikiem pana prezydenta, natomiast w dokumentach, które rozmowach, które były wcześniej toczone na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, jeszcze za naszych rządów, to był jeden z wariantów, który był brany pod uwagę oczywiście. Gościem programu Tweet w Wirtualnej Polsce był Piotr Miller, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za wizytę w studiu.